Nowy rok szkolny to nie tylko nowe obowiązki, ale również nowe pasje i szanse. Za taką zdecydowanie należy uznać wrześniowy nabór do klubu Margaradom, gdzie można rozpocząć swoją przygodę z brazylijskim jiu-jitsu. Dla mnie jiu-jitsu to jest sport, to jest sposób na życie. Tak naprawdę ostatnie ćwierć go poświęciłem treningowi sztuk walki, z czego blisko już 17 lat trenujemy jiu-jitsu. Jiu-jitsu, no na pewno można to nazwać sportem. Jest to sztuka walki, która skupia nacisk na walkę w parterze, polegająca na zakładaniu dźwigień, duszeń, okay, na wymianie pozycji, tak na kontrolowaniu przeciwnika. Jiu-jitsu to tak naprawdę jedyna sztuka walki, która pozwala szukając dźwigni, kąta, chwytu, zniwelować przewagę atletyczną przeciwnika. Oczywiście fizyka tutaj ma bardzo duże znaczenie w każdym sporcie walki, ale właśnie w jiu-jitsu tutaj te warunki fizyczne i możliwości fizyczne zawodnika w stosunku do jego możliwości tutaj technicznych, do jego zrozumienia i umiejętności technicznych grają stosunkowo małą rolę. Jiu-jitsu daje nam tą przewagę, że jesteśmy w stanie się bronić, że nie damy sobie zrobić krzywdy, a równie dobrze możemy kontrolować w bardzo dobry sposób naszego przeciwnika. Świetnie się to sprawdza na ulicy, bo wcale nie musimy robić mu krzywdy. Natomiast w MMA daje nam tą możliwość, że możemy go skontrolować, możemy go poddać, tak, i no przede wszystkim nie dać sobie zrobić krzywdy. Jiu-jitsu hartuje ducha i ciało. To również szansa na zdobycie nowych przyjaciół, zbudowanie pewności siebie, poprawienie wydolności, koncentracji oraz rozładowanie stresu i napełnienie się pozytywną energią. Jiu-jitsu przede wszystkim uczy tego, że w każdej sytuacji możemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Na każde wyzwanie, na każdy problem, który się pojawia tutaj przed nami na macie, jest odpowiedź. Tych odpowiedzi jest zazwyczaj więcej niż jedna. Możliwość nauki samoobrony, walki jest tutaj decydująca, tak? Ale mówię, poprawia sprawność każdej z osób, którą poznałem na macie, bo ludzie przychodzący na matę, których widziałem na początku, a po trenowaniu powiedzmy pół roku, rok czy dwa lata, po prostu te osoby okazują się zupełnie innymi osobami, często dobrymi sportowcami. Wrześniowy nabór dotyczy wszystkich grup wiekowych. Najmłodsi adepci sztuki jiu-jitsu mają zaledwie 3 lata, a w klubie trenują jednocześnie grupy 35+. Każdy moment życia jest odpowiedni, by rozpocząć swoją przygodę. W Radomskiej Mardze mamy grupy, no praktycznie wszystkie grupy wiekowe, jakie tylko sobie można wymarzyć. Wiadomo, że jest tam powiedzmy grupa zawodnicza, gdzie tutaj troszeczkę trenujemy mocniej, ale mamy bardzo fajne grupy dzieciaków w wieku 3-6 lat, grupy 6-9 lat i grupy 10-14. Myślę, że jiu-jitsu można zacząć od trzeciego roku życia, chociaż widziałem już młodszych zawodników, ale dzieci w trzecim roku życia już potrafią zrozumieć zasady jiu-jitsu, wiedzieć jak się poruszać, potrafią walczyć i startować na turniejach. Zapraszamy codziennie na treningi. Dzieciaki młodsze, grupy 3-6 i 6-9 trenują w poniedziałki, w środy. Dzieciaki starsze trenują wtorki, czwartki. Mastersi trenują w piątki, w soboty mamy otwarte maty. Od poniedziałku do czwartku o 19.30 mamy treningi grupy dorosłej, seniorów. W poniedziałki, w środy trenujemy w gi, we wtorki, w czwartki trenujemy bez gi. Treningi odbywają się w klubie Pop Gym przy ulicy Witolda 7.